Do Szczecina zaproszeni zostali polscy dyplomaci, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutów Polskich i Senatu oraz reprezentanci województwa. Prowadzona dyskusja obejmowała tematy z zakresu polskiej polityki zagranicznej realizowanej przez samorząd województwa wobec państw regionu Morza Bałtyckiego. Dzisiaj rozmawialiśmy również o nowych wyzwaniach wokół Bałtyku, o strategii dla Morza Bałtyckiego, wprowadzonej dyrektywie siarkowej, która zmieni układ ruchu na Bałtyku, o tym, jak w jaki sposób również tunel w Cieśninie Femel wpłynie na rozwój ruchu towarowego wokół Bałtyku, a co za tym idzie, jaka czeka nas przyszłość. O tym, jak ważna jest współpraca między rządem a samorządami, powiedziała również podsekretarz stanu do spraw parlamentarnych. Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych współpraca z regionami jest niezwykle ważna. My uważamy, że współpraca rząd-samorządy, samorządy, które są bliżej problemów, bliżej ludzi, po prostu jest elementem synergii, który zwiększa pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jeśli my będziemy korzystać z wiedzy samorządów, korzystać z wiedzy władz lokalnych, tym samym będziemy lepiej realizować najważniejsze elementy polskiej polityki zagranicznej. Istotność takich spotkań podkreślał również były ambasador Michał Czyż. Mówił, że tego typu narady wnoszą wiele do polityki wspólnotowej. Region Bałtycki jest jedynym regionem, w którym funkcjonuje ta formuła współpracy różnych partnerów rządu, samorządów, partnerów lokalnych, biznesu, z placówkami, z ambasadorami, z szefami placówek polskich w regionie. To jest jedyny, unikalny. Podczas spotkania została zaprezentowana wizja rozwoju województwa zachodniopomorskiego w perspektywie od 5 do 7 lat w kontekście współpracy bałtyckiej. Prezentacja odbyła się pod hasłem Zachodniopomorskie do usług. Rola Pomorza Zachodniego w bałtyckiej polityce krajowej.